W związku z wypowiedziami pana starosty na łamach prasy, że jeżeli przetarg na budowę szpitala wyjdzie korzystnie i ta cena się zmieni, no to również cenę, kwotę, którą miał dołożyć szpital, też procentowo będzie obniżona, którą miał dołożyć powiat, będzie też kwota obniżona. My stoimy na stanowisku takim, jak pierwotnie było uzgodnione, że powiat daje na budowę szpitala 17 milionów, resztę dokładają solidarnie gminy. Jeżeli przetarg wyjdzie na korzyść, to z tych naszych gminnych to tylko miało być obniżone, a nie z tych pieniędzy, które no, powiat już przeznaczył. No tak nie może być, że no, w tej sytuacji pan starosta mówi, jeżeli wyjdzie korzystnie przetarg, to dokładamy to na budowę szpitala, basenu. No, no nie było tak, jak mówię o basenie. My to, ale szanowni państwo, my zdecydowaliśmy, że dokładamy solidarnie do budowy szpitala. Jeżeli wyjdzie przetarg korzystnie, to my dokładamy mniej. I na tym stanowisku stoimy. I takie było uzgodnienie na związku.